Dziś, 4 września, przenosimy się na tereny Białorusi, do malowniczego miasteczka Nowogródek. Na tym terenie mieszkał i tworzył jeden z największych polskich literatów, Adam Mickiewicz. Wspomina on Nowogródek wraz z cudownym obrazem Madonny, do którego pielgrzymowała jego matka, błagając o zdrowie dla konającego chłopca. Pamięć o tym miejscu uwieńczył Mickiewicz w inwokacji do Pana Tadeusza. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Tutaj, w Nowogródku, w okresie międzywojennym, ludność polska mieszkała wespół z ludnością białoruską. W roku 1920 na zaproszenie biskupa Zygmunta Łozińskiego do Nowogródka przybyły polskie siostry nazaretanki. Zamieszkały przy tutejszym kościele farnym i zajmowały się edukacją i wychowaniem młodego pokolenia. Kiedy we wrześniu 1939 roku wybucha wojna, wielu Polaków opuszcza Nowogródek i okolice i udaje się na Wileńszczyznę. Siostry i ich kapelan, ksiądz Aleksander Ziemkiewicz, pozostali na miejscu. Kiedy aresztowano 120 mieszkańców Nowogródka, odważne siostry poprosiły, aby uwolnić mieszkańców, a w zamian aresztować je. Nazajutrz siostra Maria Stella, przełożona klasztoru, i jej 10 współsióstr zostały rozstrzelane. Święty Jan Paweł II w dniu ich beatyfikacji powiedział: kiedy wspominamy te bohaterskie nazaretanki, przychodzą na myśl słowa Pana Jezusa: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Prawdę tych słów doskonale potwierdziły pełnym oddania życiem i męczeńską śmiercią. Przed wybuchem wojny i w czasie okupacji gorliwie służyły mieszkańcom Nowogródka, czynnie włączając się w duszpasterstwo, szkolnictwo, pełniły różnorakie dzieła miłosierdzia. Ich miłość do tych, wśród których pełniły swoją misję, nabrała szczególnego wyrazu w obliczu okrucieństwa hitlerowskiego najeźdźcy. Zgodnie i jednomyślnie ofiarowały Bogu swoje życie, prosząc, aby w zamian zostało zachowane życie ojców i matek rodzin oraz kapłana, miejscowego duszpasterza. Pan wejrzał łaskawie na ich ofiarę i, jak wierzymy, obficie wynagrodził je w swojej chwale. Bóg stał się prawdziwą podporą i umocnieniem dla męczennic Nowogródka, błogosławionej Marii Stelli Mardoszewicz i 10 towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, nazaretanek. Był dla nich podporą przez całe życie, a zwłaszcza w chwili straszliwej próby, kiedy przez całą noc oczekiwały na śmierć, później w drodze na miejsce stracenia i wreszcie w chwili rozstrzelania. Skąd miały siłę, aby ofiarować siebie w zamian za uratowanie życia uwięzionych mieszkańców Nowogródka? Skąd czerpały odwagę, aby ze spokojem przyjąć tak okrutny i niesprawiedliwy wyrok śmierci? Bóg przygotowywał je powoli na tę chwilę największej próby. Ziarno łaski rzucone w glebę ich serc w chwili Chrztu Świętego, a potem pielęgnowane z wielką troską i odpowiedzialnością, zakorzeniło się głęboko i wydało najwspanialszy owoc, jakim jest dar z własnego życia. Dziękujemy Wam, błogosławione męczennice z Nowogródka, za to świadectwo miłości, za przykład chrześcijańskiego bohaterstwa i zawierzenia mocy Ducha Świętego. Módlmy się. Boże mocy pokornych, Ty w cudowny sposób podtrzymywałeś w czasie męczeństwa błogosławione dziewice Marię Stelle i jej towarzyszki, które przelały krew za wiarę. Spraw przez ich wstawiennictwo, byśmy i my również pozostali aż do śmierci wierni Tobie i Kościołowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chryste exaltimus, Kyrie eleison.